Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam przeprowadzkę mrówek i ślimaka. A więc zaczynamy. Więc na początku powiem Wam, o co chodzi z tą przeprowadzką. Jak widzicie, w mojej kolonii Manika Rubida, to jest ta, którą kupiłam, jest już trochę dużo mrówek. Oczywiście to nie jest wszystko, większość siedzi na arenie. No i tak wygląda ta kolonia. Na arenie jest dużo resztek, których niestety nie da się wyjąć, bo chodzi tak dużo mrówek, że jakbym je wyjęła, no to bym wyjęła razem z mrówkami. Więc one dostaną większą arenę. A dostaną tą arenę, ponieważ jak widzicie, Campnotus ligniperda już wpadły w lekką stagnację i za bardzo nie wychodzą z próbówki na tą arenę. Więc po co im taka arena, skoro z niej nie korzystają? Manika Rubida, to że jest mniejsza kolonia, to nic nie znaczy, bo i tak będą z niej bardziej korzystać niż one. Ale jak widzicie, kolonia się powiększyła bardzo mocno, ale niestety już wpadła w stagnację. Po arenie chodzi tylko jedna mrówka. No więc po prostu niepotrzebna jest im ta arena, dlatego one dostaną tą arenę, właśnie od Manika Rubida. Mam tu jeszcze taką arenę. Tą arenę dostanie inna kolonia Manika Rubida, a dokładnie to jest ta, co ją złapała. Dokładnie złapałam samotną królową. A jest to ta kolonia. Jak widzicie, tutaj zbyt dużo mrówek nie widać, no bo one tutaj w tej wacie siedzą i próbują się przegryźć, no i nie da się niestety przez to ich karmić. Więc dostaną tą arenę. A i właśnie jeszcze zauważyłam, że tej kolonii Manika Rubida kupionej kończy się woda, więc prawdopodobnie czeka je niedługo przeprowadzka do nowej próbówki. Czyli zmiana aren będzie wyglądała tak. Jak widzicie, arena już jest odłączona. No i teraz muszę złapać tą jedną mrówkę, która tu chodzi, i włożyć ją na chwilę tutaj. I ta jedna mrówka jest złapana. Więc teraz muszę po prostu cały ten wystrój wywalić. No i umyć. I będzie arena na nową kolonię. I arena umyta. Nasypałam jeszcze piasku na tą arenę, żeby nie było tak brzydko. No i teraz trzeba pozamieniać. No i teraz muszę podłączyć. To sobie przesunę, żeby widoku nie zasłaniało. O. No i trzeba będzie jakoś to podłączyć teraz. To będzie bardzo trudne, bo tu będą uciekać. No to muszę chyba tak zrobić. Tu mam kawałek waty i od razu jak zaczną uciekać, to będę musiała tą watę włożyć. No, najpierw to trzeba jakoś odpiąć. Tak. Tu już będą uciekać, więc szybko na arenę. No i tu jak na razie się udało. Jednak tutaj poszło łatwiej, bo na tej malutkiej arenie, którą wcześniej miały, nie było żadnej mrówki. Więc nie będę musiała tej areny opróżniać. Więc po prostu będzie łatwiej, no bo nie musiałam tych mrówek przykładać, bo na arenie nie było żadnej. No i kolonia dostała taką arenę. I teraz wystarczy podłączyć tą arenę. A
arena podłączona. Teraz będzie trochę trudniej, bo jak widać tutaj one bardzo mocno przegryzły wszystko. No i nie wiem, ale jakoś trzeba to zrobić. I przede wszystkim to tutaj jeszcze muszę dołączyć, tak jak jest tutaj, wężyk i taśmy, no bo inaczej się tego niestety nie zrobi. I ta kolonia Manika Rubida również dostała nową arenę. Niestety nie nagrałam tego, no bo tutaj musiałam po kolei tą watę wyjmować, a nie chciałam po prostu, żeby mi uciekały. No, ale jak widzicie już, kolonia ma arenę, więc teraz wypadałoby wszystkie mrówki nakarmić. No i tym jakiś wystrój zrobić, no bo wygląda to beznadziejnie. Ale jeszcze mogę wam pokazać tą kolonię. Jak już jest film o przeprowadzce, no to pokażę też tą przeprowadzkę. Ponieważ one już są miesiąc, no i po prostu nie przeprowadziły się jeszcze. Tutaj jeszcze trochę wilgoci jest, no ale no nie przeniosły się. Tu jest tak. A tutaj jest tylko tyle mrówek. I kolonia jakby podzieliła się na dwie części. Jedna część siedzi tutaj, a ta ważniejsza część z królową jest jeszcze w starej próbówce. Więc bardzo dziwnie zrobiły, no ale jak na razie tak chcą, no to będą siedzieć w tej próbówce. Woda się skończy, no to na pewno się wyniosą. Mogę jeszcze pokazać moją królową Ektomyrmex z paczki niespodzianki. Jak widzicie, dostała torfu, ponieważ ktoś mi napisał w komentarzach, że wypadałoby jej dać torfu, no i wtedy będzie składać jajka. No i dałam jej torfu i złożyła 5 jajek, które są tu. Nie wiem, czy widać? O, widać. I złożyła 5 jajek i o nie dba, nie zjada ich i co kilka dni ją karmię. Jest bardzo piękna mrówka. Mrówki z kupionej kolonii Manika Rubida już zaczęły chodzić po arenie. Więc jak na razie je będą zwiedzać, ale i tak zrobię im wystrój. Te tutaj też zwiedzają, a Campnotus Ligniperda nic nie chcą zwiedzać. To teraz im pora nakarmić. Jak widać, były głodne, od razu jedzą. O, tutaj właśnie jedna wyszła na arenę. U Campnotus Ligniperda. No, tylko ciężko teraz by otworzyć. No i też trzeba nakarmić. A ty dostaną takie tymczasowe karmidełko, które trzeba lekko wkopać. Jak na razie nie jedzą, ale na pewno potem odkryją. Mrówki nakarmione. Dostaną jeszcze za chwilę pokaraczanie, ale teraz zrobię wystrój tutaj. Wystrój gotowy. Wyszło bardzo porządnie, nawet jak na taką małą arenę. Dałam tyle elementów, ile wystarczy, ale tak, żeby karmidełko było odsłonięte i żeby łatwo było
się do niego dostać. I przeprowadzka gotowa. A teraz będę robić nowy pojemnik dla tego ślimaka. On siedzi tutaj. Jest bardzo ładny, ale to nie jest mój ślimak, bo to jest ślimak mojej mamy. A że jej się nie chciało robić pojemnika, no to ja muszę to zrobić. Ale zobaczymy później, jak wyjdzie, bo na razie jest schowany. Ale pojemnik będę robić już teraz. Na początek oczywiście muszę wsypać tutaj trochę torfu. On jest bardzo suchy, więc niestety muszę go zwilżyć. O! I cały torf poszedł. Nie ma. Oczywiście to jest tylko część torfu, ale takim ogólnie przechowuję torf, który był już rozrobiony. Ale teraz trzeba go bardzo mocno zwilżyć, bo jest suchy. Podłoże już jest. Teraz trzeba zrobić kryjówkę. A będzie to takie byle co. Bo jak już wcześniej mówiłam, to nie jest mój ślimak, więc nie ja decyduję, co będzie w jego pojemniku. Ale postaram się jakoś tak zrobić, żeby to wyglądało ładnie. Kryjówkę damy może tutaj. Trochę trzeba podkopać. I ją tu włożyć. Tu mam jeszcze taki mech. Zrobimy coś takiego. I teraz nie będzie widać tej brzydkiej kryjówki. Albo zrobię jeszcze lepiej. Wezmę więcej torfu i tutaj dam najpierw torf, a później położę ten mech. Na pewno będzie lepiej wyglądać. I mam już torf. Taki trochę inny kolor, więc będzie to ciekawiej wyglądać. O. I po prostu trzeba zasypać ją od góry. I przyklepać. No, to teraz będzie porządna kryjówka, przynajmniej nie będzie widać tego beznadziejnego plastiku aż tak bardzo. No, dużo lepiej to wygląda. I teraz na górę położę mech. No, teraz to jest ciekawie, ale pokażę wam ślimaka, bo teraz wyszedł. To jest dokładnie ślimak afrykański, a nazywa się Lissahatina reticulata. No, dziwne są te nazwy ślimaków, jeszcze dziwniejsze niż modliszek i mrówek. No, ale tak on wygląda. Jest tej wielkości. No, będzie duży, będzie jak ręka, ale na razie jest taki mały. I pojemnik gotowy, wygląda tak. Nie ma co dokładać tutaj, no bo przy ślimakach jest tak, że nie wolno dawać zbyt ostrych elementów, żeby się nie pokuły. No, jeszcze wstawiłem tylko miseczkę. Wiem, że beznadziejna, ale niestety taka będzie. No i można go przełożyć. I gotowe. Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.